przez Ryszarda Rzeszkowskiego i Automobil Klub Polski Warszawa. Udział wzięło 30 czołowych kierowców rajdowych i wyścigowych. Odbyły się 3 odcinki specjalne na Żoliborzu i jeden na ulicy Karowej, tradycyjnie już o Puchar Teleekspresu. Pokażemy Państwu przejazdy najszybszych i najefektowniej jeżdżących zawodników. Fragmenty przejazdu pierwszego i drugiego odcinka. Zbigniew Szwagierczak, numer startowy 29. Maluch z silnikiem Hondy. Najgłośniejszy samochód zawodów. Bardzo szybki przejazd i miejsce w pierwszej dziesiątce. Jacek Lisicki, Ford Cosworth, ponad 200 koni mechanicznych. Wygląda na przewagę mocy nad doświadczeniem. Błąd. Strata sekund eliminuje zawodnika z czołówki. Lech Orski, Tomasz Hiel, wielokrotni mistrzowie Polski, Volkswagen GTI 16V, około 180 koni mechanicznych, napęd na koła przednie. Bardzo agresywnie jeżdżący zawodnik. Popełnia drobne błędy i łączny czas dwóch odcinków 4 minuty 18 sekund. Startowy 7. Marek Sadowski, Krzysztof Koński, Mazda 323-4WD, napęd na 4 koła, grupa N, czyli samochód seryjny, moc silnika 180 koni mechanicznych. Jeden z faworytów imprezy. Po dwóch odcinkach specjalnych drugi czas. 4 minuty 2 sekundy. Startowy 6. Saulis Girdauskas i Zilenius Sakalauskas z Litwy. Łada Samara grupy A. Moc silnika 130 koni mechanicznych. Napęd na koła przednie. Piękny technicznie przejazd. Czas dwóch odcinków 4 minuty 9 sekund. Siódmy w klasyfikacji.
Koper Maciej Wisławski, Volkswagen GTI 16V, moc silnika około 200 koni mechanicznych. Andrzej Koper, wielokrotny mistrz Polski, doskonale opanowana technicznie jazda samochodem z przednim napędem. Brak pochłaniających czas poślizgów, mało widowiskowa, ale skuteczna jazda. Trzeci czas dwóch przejazdów, 4 minuty, 4 sekundy. Numer startowy 3, Mazda 323-4WD, grupa A. Moc silnika 260 koni mechanicznych. Za kierownicą Romuald Hałas z pilotem Januszem Siniarskim. Mokra nawierzchnia, wąska trasa, wielkie doświadczenie stawia go w grupie trzech kandydatów do zwycięstwa. Bardzo agresywna jazda, mimo drobnych błędów, doskonały czas, poniżej 4 minut. 3 minuty 55 sekund. Zdecydowana przewaga. Startowy 2, Ryszard Granica, Renault 5 GT, historia polskiego sportu samochodowego. W zawodach startuje także jego syn Piotr, poprawna technicznie jazda, ale zbyt wolna, by zagrozić czołówce. Paweł Przybylski, Krzysztof Gęborys, Audi Quattro, moc około 220 koni mechanicznych. Zwycięzca kryterium w roku 1990, najbardziej widowiskowo jeżdżący zawodnik, wykorzystujący w pełni moc trochę już starszego Audi. Bardzo dobry przejazd, czas 4 minuty 4 sekundy, duże szanse na zwycięstwo. Oklaski publiczności. Niewielkie różnice czasowe w czołówce, o wszystkim rozstrzygnie próba na Karowej. Publiczność dopisała, pogoda nie. Siąpi deszcz, utrudniając coraz bardziej warunki jazdy. Pierwszy z grona faworytów ruszył Zbigniew Szwagierczak maluchem. Straty.
wycieczki nawierzchni Roberta Herby Oplem Kadetem. Czas 2 minuty 32 sekundy. Będzie w czołówce rajdu. Numer startowy 9. Bogdan Hering z Barbarą Stępkowską. Renault 11 Turbo. 180 koni mechanicznych, przedni napęd. Bardzo dobry, spokojny przejazd. Drugi czas dnia. 2 minuty 32 sekundy. Widać duże doświadczenie. Startowy 8, Lech Orski. Dynamiczna jazda, ale momentami chyba trochę za szybko. Mimo wszystko dobry czas. 2 minuty 38 sekund. Mazda 323-4 WD, Marek Sadowski, numer startowy 7. Wydaje się, że wolno, bo cicho. Doskonała technicznie jazda. Precyzyjne poślizgi, płynnie przejechane nawroty. Popisowy przejazd. Czas 2 minuty 27 sekund. Pierwszy z zawodników, który pokonał ulicę Karową dwa razy do góry i w dół, poniżej 2,5 minuty. Dynamiczny Litwin. Mimo małej mocy silnika, dzięki perfekcyjnej technice, uzyskuje 2 minuty 39 sekund. Ford Sierra Cosworth z napędem na 4 koła.
szybki przejazd do góry. Obrót, strata sekund i koniec marzeń o czołowej lokacie. Golf GTI 16V. Andrzej Koper. Czy odrobi straty z pierwszych odcinków specjalnych? Pewna jazda, ale 9 sekund wolniej od Sadowskiego. Sadowskiego. Ma mocniejszy silnik, jedzie bardzo szybko. Chyba wygra. Będzie najlepszy czas. Z rytmu czas 2 minuty 40 sekund. Paweł Przybylski, rekordzista trasy. Tylko on może pokonać Sadowskiego. Numer startowy 1. Szybko, błąd, uderzenie w krawężnik, uszkodzenie koła. Czas na kryterium karowej. Puchar przechodni plus miniaturę dostaje kto? Marek Sadowski. Bardzo się cieszę, gratuluję. Życzę, żeby ekspresowe tempo nie opuszczało pana nigdy. Nie tylko w samochodzie. Dziękuję bardzo. Proszę. Wyniki kryterium asów. Pierwszy Marek Sadowski, drugi Romuald Hałas, trzeci egzekwo Andrzej Koper i Bogdan Hering.